Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ten cudowny wieczór letni 11 sierpnia 2021 roku. Świetnie, że dołączacie już tak licznie, mocno tutaj po kolei, jeden po drugim, jak popcorn w mikrofalówce. Pyk, 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 pyk. Jeden za drugim, jeden za drugim. Witam Was serdecznie. Ja nazywam się Norbert Warzyszyński. Będę miał dzisiaj przyjemność poprowadzić to spotkanie z dwoma wyśmienitymi osobami, dużymi osobowościami w tym biznesie, a kiedyś bardzo zwykłymi, przeciętnymi osobami. Dzisiaj już nie są przeciętnymi. Znaczy ja myślę, że oni o sobie tak czy inaczej myślą, że są przeciętni, bo znam ich osobiście w takim słowa znaczeniu jak każdy inny, ale trzeba troszkę więcej i lepiej o sobie myśleć, żeby osiągać większe rezultaty. To nie ma w ogóle dwóch zdań, bo to jest taka normalna rzecz. W każdym bądź razie, kochani, żeby przechodzić do sedna, cieszę się, że jesteście tak licznie, że dołączacie jeden po drugim jeszcze po kolei dalej. Także super, jeszcze chwilkę poczekamy, minutkę, dwie, żeby każdy mógł spokojnie się podłączyć. A dzisiaj będę miał przyjemność poprowadzić kolejne nasze spotkanie, bo część z Was pewnie wie, że takie spotkania są co jakiś czas prowadzone, takie nagrania wcześniej takich spotkań, gdzie opowiadamy historię, gdzie mam spotkania z ludźmi, którzy opowiadają swoje historie sukcesów w tym biznesie, że z normalnego, przeciętnego człowieka osiąga się nieprzeciętne rezultaty, bo ten biznes takie możliwości daje. Zaraz będziemy wiedzieć, na jakim poziomie i kto co wykorzystał, że tutaj sukcesy odniósł. A dzisiaj, słuchajcie, będę miał przyjemność mieć spotkanie z dwoma osobami, z których każda zbudowała biznes w tym biznesie, zbudowała zespół już niebagatelnych rozmiarów. Dla wielu ludzi to może być naprawdę wow, dla wielu może być, no jest już coś, zależy od tego, kto będzie tego słuchał, kto z Was jaki biznes zbudował. Ja powiem tylko tyle, że zbudować biznes od zera do takich rozmiarów, ten, o którym mówimy, biznes sieciowy, to nie jest tak sobie, jak to niektórzy mówią, o, stryknąć i już jest, bo obrót comiesięczny w takich zespołach, gdzie każda z tych osób, które będziemy mieli dzisiaj historię posłuchać, zbudowała, to jest około 140-150 tysięcy złotych obrotu miesięcznie z zespołem. Może to wiadomo, dla kogoś to wielki biznes prowadził, milionowy obrót miesięcznie nie jest nic wielkiego, ale wie doskonale, ile go kosztowało to pracy, za czym do takiego rezultatu doszedł. Więc jak ktoś buduje coś od zera, to nie jest tak stryknąć. Więc słuchajcie, ja zapraszam dzisiaj na rozmowę. Będziemy mieć dwie wyjątkowe osoby. Jedna dzisiaj akurat tak się składa, to mężczyzna, druga osoba to kobieta. I w takiej kolejności możemy to zrobić, chyba że te osoby, bo widzę już są, zdecydują, żeby zrobić inaczej. To nie ma sprawy, może być dziewczyna pierwsza, chłopak później. Okej, kiwa dziewczyna głową, że niekoniecznie, dobra, to zostawiamy tak, jak było ustalone. Słuchajcie, więc zapraszam do pierwszej wypowiedzi, do przede wszystkim takiego naprawdę na luzie spontanicznego podejścia, bo są bez przygotowania. Ja pytań nie wysłałem im wcześniej, będą je wiedzieć dopiero teraz na bieżąco. I tą osobą, którą naprawdę ja ogromnie cenię i widzę, co robi już przez jakiś czas, i jestem, powiem Wam, naprawdę mocno zdumiony faktem, co ten człowiek robi, jak ten człowiek ten biznes buduje, jak niesamowite ma rezultaty, jaką ma determinację, jak go widziałem wcześniej na początku, bo widziałem, co mówił, jak mówił, jakie ma podejście dzisiaj, to powiem Wam szczerze, że no z wrażenia można powiedzieć, buty spadają, tak? Niektórzy tak mówią, że tak jak ja teraz powiedziałem, ale naprawdę to, jaką zmianę ten człowiek sobie zrobił, dzisiaj już jest to coś, co zdumiewa. Zdumiewa, ponieważ ten projekt daje takie możliwości, ale też jest ten człowiek gotowy na to. A zajmuje się zawodowo, jest trenerem personalnym, więc ja zapraszam, powiesz nam więcej o sobie, zapraszam Cię, Marcin Bochenek jest dzisiaj moim pierwszym gościem. Witam Cię, Marcin. Witaj Norbert, witam wszystkich.
Dzięki za zaproszenie i miło mi, że jest nas aż tak dużo dzisiaj tutaj. Bardzo fajnie. Fajnie, mimo że to jest okres wakacyjny. Dokładnie tak. Ja mam, Marcin, kilka pytań do ciebie. Skąd ty jesteś w ogóle, powiedz? Skąd pochodzisz? Czy gdzie mieszkasz teraz? Ja ogólnie pochodzę z bardzo małej miejscowości, tak naprawdę to jest zbiór wiosek, tak, gdzie wychowywałem się i mieszkałem całe życie, i to jest tak naprawdę w okolicach Fabianic pod Łodzią, czyli centrum Polski. Okej. A czym, bo ja już troszkę powiedziałem, czym zawodowo się zajmowałeś, czy zajmujesz. Powiedz nam troszkę więcej, bo ty jesteś trenerem personalnym. Skąd ten kierunek, jak to u ciebie wyszło? Czy tylko tym się zajmujesz, czy zajmowałeś, czy coś jeszcze, zanim dołączyłeś do biznesu tego naszego tutaj? No, moja historia ogólnie jest bardzo, bardzo długa, jeżeli chodzi nawet o dołączenie do samego DuoLife, bo po drodze pojawiały się jeszcze inne firmy z tej branży, ale zacznę jakby od początku, tak? W ogóle ja jestem całe życie związany ze sportem, bo cały czas grałem w piłkę, czyli byłem piłkarzem, no i tak się życie potoczyło, że brakło i talentu, i możliwości, i znajomości, żeby pójść dalej. I też różnego rodzaju przeciwności losu po prostu wyskoczyły wtedy, tak? Jak wypadek samochodowy, jak inne różne sytuacje i problemy, które uniemożliwiły mi jakby rozwój w tym, ale ja chciałem jakby iść cały czas w ten sport. I kiedyś właśnie, jak już byłem na studiach i uczyłem się tak naprawdę, żeby zostać nauczycielem wychowania fizycznego, co czułem, że też nie jest jakby do końca moim jakimś tam wielkim marzeniem, bo zawsze miałem większe aspiracje, usłyszałem o takiej instytucji jak trener personalny. To jeszcze nie było zbyt modne, ale mówię, no dobra, idę w to. No i zostałem trenerem i tak naprawdę po roku mojej pracy, gdzie fartem dostałem pracę pierwszą jako trener, bo jakby sylwetką na tamten czas nie przypominałem w ogóle jakoś bardzo mocno trenera, tak jak wszyscy myślą, że trener jest, ja nie wiadomo jaki wielki i tak dalej. No ale dostałem tą pracę. Dzięki temu, że po prostu bardzo dużo się uczyłem, tak, w tym zakresie, więc miałem takie asy z rękawa, że po prostu zaginałem swoich przyszłych jakby pracodawców, tak. No i po roku mojej pracy jako trener postanowiłem pójść o krok dalej, czyli otworzyłem własną firmę szkoleniową, gdzie kształciłem trenerów, dietetyków i wszystkich, którzy chcieli zostać trenerami. No i tak naprawdę wtedy bardzo fajnie zaczęło się dziać i dostawałem multum propozycji od różnych właśnie firm z biznesu sieciowego po to, żebym dołączył. Ale ja wtedy mówiłem, że nie chcę o tym słyszeć, nie jest mi to potrzebne, bo po co, bo przecież zarabiam pieniądze tutaj, no to po co mi, tak? Czułem się po prostu nieśmiertelny, tak, że tak powiem, bo miałem działający biznes. Tak. Tak, tak. No i co, no w pewnym momencie zdecydowałem się, że pójdę o jeszcze krok dalej, czyli zacząłem pracę nad własnym portalem dietetyczno-treningowym, który do tej pory jakby funkcjonuje. Napisałem również książkę z dietetyki, później drugą książkę z tego, jak prowadzić biznes trenerski, czyli jakby budowałem swoją markę, tak, w tym świecie. I wiele osób zastanawiało się w pewnym momencie, kiedy ja poczułem, że się wypalam w tym. Czułem, że nie chcę tego robić do końca życia i że mam jakieś ambitniejsze plany. Pukało się w czoło, że jak to przecież, zainwestowałeś tyle kasy, zrobiłeś to, zrobiłeś tamto, napisałeś książki i teraz co, rzucasz? Ja powiedziałem, no życie, tak? To jest moje życie, nie zamierzam tkwić w tym, co po prostu mnie wypala. No i była sytuacja, że faktycznie długo nie trzeba było czekać, bo pojawiła się sytuacja dość nieprzyjemna, gdzie mój klient prawie umarł na treningu, bo pękł mu tętniak. I wtedy naprawdę dało mi to bardzo dużo do myślenia i postanowiłem szukać czegoś innego, tak? To się zbiegło też z tym, że firma przestała jakby prosperować, czyli moja nieśmiertelność zaczęła się kończyć, tak? No i no właśnie. Bo wiele ludzi też, że ci tak wyjdę słowo, wiele ludzi tak myśli, że biznes, który ma dzisiaj, to już jak ma powodzenie, jest wszystko okej, to myśli, że tak będzie wiecznie. To jest to, co życie uczy pokory. Często mówi, tak myślisz, no to sprawdzam cię. I asa na stół kładzie i nagle ząg. Nie? Dokładnie, tym bardziej, że ja na przykład, jak to trenerzy, tak, którzy mają wiedzę, zarabiają dobre pieniądze, ego rośnie, tak? I no właśnie. To on jest jakby, kiedy przychodzi do ciebie klient, czy do nas klient, to no my jesteśmy w tej pozycji eksperta, prawda? Więc ego też rośnie, się podbudowuje, tak?
No i kiedy zacząłem szukać nowych możliwości, no to nie było mi za bardzo po drodze, żeby znowu stać się uczniem, tak? Więc tutaj wszędzie myślałem, że od razu będę mistrzem, tak? No i się oczywiście zderzałem ze ścianą. Działo się naprawdę dużo. No i firma się posypała. I ja tak naprawdę zacząłem szukać nowych możliwości. Wtedy przyszedł do mnie mój kolega z zupełnie innym biznesem sieciowym, gdzie dołączyłem, ale nie poczułem tego i się wykruszyłem. Później poszedłem do drugiej firmy. Też tego nie poczułem. No i trzecia firma, czyli Duolife, to wtedy sobie powiedziałem, że mówię, to jest moje ostatnie podejście, czyli do 3 razy sztuka. No i zarejestrowałem się i ruszyłem, tak, bo otworzyłem w końcu oczy. Myślę, że to, że zarejestrowałem się, dołączyłem do tej pierwszej firmy, w której byłem, bardzo dużo mi dało, bo tam zrozumiałem, czym to w ogóle jest, na czym to polega, zacząłem też inwestować w swoją głowę, więc po prostu uważam, że ten rok czy dwa, które straciłem gdzieś tam w innych firmach, nie był stracony, bo dzięki niemu tak naprawdę przygotowałem się do tego, co może być tutaj, tak? Chyba Norbert nam zniknął. No cóż, tak też bywa, jak i biznes. Norbert zniknął, jak mój biznes. No cóż. Halo, halo, Norbert. Napiszę do niego, że go wycięło. To napisz, bo link do Zooma mamy ogólnodostępny. On nie pochodzi z Zooma Norberta, więc on może nawet nie wiedzieć, że go nie ma w tym momencie z nami. Może zadzwonię do niego. Ja tak. Myślę, że ty opowiadaj dalej swoją historię, on się na pewno zorientuje, że go tutaj wycięło. Jak zobaczy, że mu się ekran nie rusza, to się zorientuje. Tak, szkoda czasu, tak ciekawie opowiadasz, to kontynuuj, a może ja do niego napiszę, spokojnie. To już sami doświadczeni w Zoomach, także wiesz. Marcin właśnie mówi, czytam z ruchu ust. Nie macie. Włącz się. Nie zmienia to faktu, że ja cały czas myślałam, że Marcin jest z Łodzi, a dzisiaj się dowiedziałam, że jest gdzieś z jakiejś miejscowości, gdzieś tam pod Łodzią. Człowiek się całe życie uczy. Okej, dostałem już instrukcję, Norbert już tam próbuje się do nas dołączyć. Dostałem instrukcję odnośnie tego, na jakie pytanie kolejne mam odpowiedzieć, więc tutaj Norbert zadał mi teraz pytanie, co mi przeszkadzało w tym, dlaczego zacząłem szukać nowych możliwości. Więc no tutaj jakby poszedłem w to, że jedną z takich głównych przyczyn było to w tej mojej pracy trenera, że to nie było stabilne, tak? Poczułem w pewnym momencie, że to nie było stabilne, bo po pierwsze, jeżeli jestem chory albo mam kontuzję, a no nie jest trudno o kontuzję, bo jestem cały czas w ruchu, więc te mięśnie też również mają swoją wytrzymałość. Jeżeli mam kontuzję, nie jestem w stanie pracować, to nie zarabiam, tak? Więc tu jest jedna z głównych takich przyczyn. A poza tym, no ja miałem bardzo dużo klientów, bo bardzo mocno jakby poszedłem w to wszystko i była sytuacja, że pracowałem praktycznie całe dnie, więc nie miałem czasu w ogóle na swoje życie prywatne i ono po prostu czułem w pewnym momencie, że uciekało mi przez palce. Co z tego, że zarabiałem pieniądze, jak nie miałem czasu nawet ich wydać, tak, na jakieś tam przyjemności czy wakacje. Poza tym też i wakacje, tak, bo wakacje z reguły były u mnie, nie wiem, 2 miesiące, tak, ten jakby czerwiec, tam lipiec, sierpień i wtedy klienci jak najwięcej wyjeżdżali, tak, więc wtedy ja miałem ukrócone pieniądze, czyli dużo mniej zarabiałem 2-3-krotnie mniej, więc też starałem się jakby to wszystko sobie odkładać, tak, więc nie wyjeżdżałem, a kiedy mogłem wyjechać, no to jak klienci wracali, po prostu musiałem ich trzymać, tak, więc tutaj
kolejny taki, taki problem, a kolejna sytuacja to no po prostu uświadomiłem sobie, że ja ponoszę zbyt dużą odpowiedzialność za ludzi. To jakby włączyło mi się w momencie, w którym była ta sytuacja z tym moim klientem, któremu pękł tętniak w głowie, tak? I był bardzo bliski śmierci, na szczęście żyje, wszystko jest okej, okay, ale uświadomiłem sobie wtedy, że ja nie wiem, co kto ma w głowie, ja nie wiem, co ja mam w głowie. I to jest sytuacja, że może to się powtórzyć. Trenerzy nie widzą często tego, bo nawet nie pomyślą, bo ja też wcześniej nie pomyślałem o tym, że takie coś może się w ogóle przytrafić. I dosłownie uświadomiłem sobie, że no nie, trzeba coś zmienić. No i że też nie było stabilne, tak? Poza tym uświadomiłem sobie w pewnym momencie, że no nie będę wiecznie młody, tak? Zawsze przychodzi ten nowy, młodszy, który jest w pewnym momencie bardziej atrakcyjny dla kogoś na rynku i przyciąga uwagę. I no też nie wyobrażałem sobie, że mam 50 lat czy 60 i dalej trenuję ludzi na siłowni, tak? Więc no, czy macham tyłkiem i mówię stop touch, czy coś tam i tak dalej, więc no nie, postanowiłem, że muszę po prostu coś zmienić, tak, tutaj w tym moim życiu. No, ja się no to nieźle, troszkę problemów technicznych miałem, już jestem, wróciłem, ale słyszałem, że naprawdę wartościowe rzeczy mówisz, żeby ludzie zrozumieli, też zobaczyć, żeby otworzyć oczy, że nie zawsze może być tak słodko, jak nam się wydaje i trzeba się otworzyć na nową możliwość. Ja to tak zrozumiałem z twojego przekazu i super. A powiedz mi, Marcin, taką rzecz. Jak biznes sieciowy poznałeś i tutaj z DuoLife najmocniej osiągnąłeś sukcesy, co ci się najbardziej spodobało, że zacząłeś to robić? Co mi się najbardziej spodobało? Przede wszystkim to, że jak ja się zarejestrowałem, dołączyłem się do tego zespołu, to zacząłem działać i w pewnym momencie ktoś mi coś innego zaproponował, bo ja byłem wtedy na takim etapie swojego życia, że bardzo dużo poszukiwałem. Zależało mi przede wszystkim, żeby szybko zarobić pieniądze, żeby ustabilizować pewne sprawy życiowe. I tutaj właśnie znowu gdzieś tam ktoś mnie odciągnął od tego. No i później przyszła pandemia. I pandemia jakby zamknęła mi moje wszystkie drogi, które miałem, bo też poszedłem jakby w ubezpieczenia, bo na siłę chciałem się wyrwać z treningów, więc po prostu czegokolwiek szukałem. I to wszystko mi zamknęło po prostu, pandemia zamknęła mi wszystkie możliwości. Wróciłem do treningów online, wyprztykałem się z tego dosłownie, z mojej aplikacji i tak dalej, czyli nasyciłem swoich klientów, których miałem i znowu zostałem na lodzie i mówię, dobra, muszę coś z tym zrobić. I tak naprawdę, kiedy wróciłem i zacząłem oglądać jakieś szkolenie, to wtedy coś mi tak wskoczyło i to nawet było też szkolenie z Marią i też z moją liderką i liderem, gdzie po prostu dostałem takie informacje, które były mi potrzebne. Ja nawet nie spodziewałem się, że one są mi potrzebne, po prostu mi wskoczyło do głowy i zacząłem to robić. Powiedziałem, że mówię, raz się żyje, tak, to moje życie i ruszyłem super. W to. Czyli tak, po sportowemu, dobra, robię robotę. Tak, robię robotę. I tak naprawdę bardzo mi się zaczęło podobać to, że kiedy pojawiały się efekty, to faktycznie pojawiały się pieniądze, a poza tym mnie zawsze motywuje cel. Jak to typowego sportowca, ja widzę mój puchar, który mam, tak, gdzieś tam w oddali. I ja po prostu, kiedy szedłem do tego krok po kroku, przybliżałem się do tego, tak? No i powiedziałem, że muszę to zrobić. I takim moim celem było to, żeby odebrać samochód. Mm-hmm. I jeździsz tutaj pięknym Mercedesem CLA. Dokładnie, zarąbisty jest naprawdę. I tutaj tak naprawdę ja jeszcze zanim odebrałem ten samochód, to ja już miałem w głowie trasę, gdzie pojadę i kogo będę denerwował tym, że go mam. Dobre. Pokazać, udowodnić, że można zrobić. Tak. Super, powiedz mi, Marcin, taką rzecz, bo wiele ludzi, którzy się przygląda tematowi albo słyszy od znajomych, zastanawia się nad tym, czy da radę, czy nie. Ma wątpliwości, generalnie ujmując, różne. Jak to u ciebie było? Miałeś wątpliwości, miałeś obawy? A jeżeli tak, to jak sobie z tym poradziłeś? Ja tak naprawdę w zasadzie miałem taką jedną, jedyną obawę, to taką, czy ja faktycznie nadaję się na lidera. Bo ja całe życie praktycznie pracowałem sam na siebie
I jak pracowałem jako trener te 7 lat, to było tak, że no to, co zarobiłem, to było moje i ja tylko prowadziłem człowieka do celu, tak? Ma schudnąć albo dobrze wyglądać, nabrać masę, obojętnie, ale nigdy nie pracowałem jakby z zespołem, więc tutaj cały czas, jak chodziłem sobie gdzieś na spacery i wtedy miałem najbardziej inteligentne rozmowy sam ze sobą, to, no tak. To wtedy właśnie dużo myślałem, czy ja jestem dobrym liderem, czy się nie nadaje i miałem takie myśli, że ja się nie nadaję na lidera po prostu i dlatego się w to nie zaangażuję. Ale w momencie, w którym się zaangażowałem i po prostu ten zespół zacząłem budować, to tak jakoś samo z siebie to wyszło i okazało się, że nawet sam czuję, że jestem dobrym liderem i nie wstydzę się tego mówić, bo wiem, że jestem dobrym liderem i bo widzę to po wynikach moich ludzi, tak? I tutaj tak naprawdę ta jedyna obiekcja bardzo szybko zniknęła w momencie, w którym przede wszystkim zacząłem działać. Dopóki bym nie zaczął działać, to miałbym ją podejrzewam cały czas. A jak zacząłem, ona zniknęła, więc myślę, że jeżeli mamy jakieś obiekcje, to po prostu zacznijmy to robić, a w trakcie wyjdzie, że one były bez sensu. No właśnie, tu poruszyłeś bardzo ważną kwestię. Często to się zdarza i ludzie doświadczenie mówią, zacznij robić robotę, znikną obiekcje, bo skoncentrujesz się na czymś innym. Skoncentrujesz uwagę na celu, a nie na przeszkodzie. Pięknie, pięknie, gratuluję Ci za to, bo to jest piękny przykład też, no to Twoja dusza sportowa tu wychodzi, czyli ta koncentracja właśnie na wyniku, na celu, na osiągnięciu jakiegoś rezultatu, kapitalnie. A powiedz mi, bo takie mam pytanie teraz, powiedzmy bardziej o wynik Twój, jak długo jesteś w biznesie, a jak długo odpowiednio go robisz i jaki masz duży dzisiaj zespół? Jakby w biznesie jestem od września 2019 roku. A jest dzisiaj 2021, żeby było dla potomnych, żeby było wiadomo. Tak, tak jest. Dzisiaj jest 2021. Czyli można powiedzieć, że za miesiąc, dosłownie za miesiąc, bo dołączyłem 11 września, minie 2 lata, tak? Okej, okej. Ale jakby prawidłowo go robię od połowy kwietnia 2020. I od tego momentu, kiedy zacząłem to robić prawidłowo, no to minęło 8 miesięcy i zrobiłem pozycję senior menadżera. Po 6 miesiącach odebrałem samochód, a mój zespół jest teraz w wielkości 750 osób, gdzie od kwietnia, uważajcie, od kwietnia rozbudowałem wraz z moim zespołem, znaczy powiększyłem mój zespół wraz z ludźmi z mojego zespołu, o 150 osób. Ja pierdolę. Więc bardzo mocno ruszyliśmy. Pięknie, pięknie. Gratuluję Ci tego wyniku. A powiedz mi tak, bo często zadaję to pytanie właśnie, jak długo jesteś w biznesie, a jak długo robisz go odpowiednio? Jakbyś troszkę rozwinął, co znaczy dla Ciebie odpowiednio robię? Jak Ty to widzisz? Krótko, ale w tym temacie. Krótko, ale treściwie to po prostu zrozumiałem, że to nie chodzi o to, żebym ja siebie dopasował do systemu, tylko żebym system dopasował do siebie, tak? Czyli zrozumiałem, że te narzędzia, które mamy, które daje nam firma, ja nie muszę tego robić tak, jak oni to mówią, tak? Ja po prostu na tym się wzoruję, a robię to, jak czuję. I to jakby powoduje, że jestem autentyczny, że ja mówię to, co czuję, że ja mówię to, co widzę, i po prostu tego uczę moich liderów. I oni automatycznie, kiedy dopasowują system do siebie i kierują się wskazówkami, zaczynają jakby rozpędzać ten swoją lokomotywę, jak ja to nazywam, i to wszystko zaczyna odpowiednio grać. Czyli po pięknie. Prostu trzeba znaleźć ten swój złoty środek, ale przede wszystkim uważam, że nie można swojego biznesu opierać na liderze, na tym, co jest u góry, tylko na sobie, bo dokładnie jeżeli tak. Ja podejmę decyzję, to uwierzcie mi, że lider w ogóle nie jest mi praktycznie potrzebny do tego, żebym osiągnął swój cel. Lider jest mi potrzebny do tego, żeby coś mi czasami podpowiedzieć tu, gdzie ja mam z czymś problem, ale całą robotę wykonać muszę ja, tak, a nie mój lider za mnie. I to jest to, czyli trzeba w głowie przestawić, że wszystko zależy tylko i wyłącznie ode mnie, nie od nikogo innego.
czyli wziąć pełną odpowiedzialność za swój rezultat. To jest piękne, bo to też sportowcy o tym mocno mówią. Zobaczcie, jak często ludzie niestety popełniają ten błąd w biznesie sieciowym, albo lider, albo system, albo firma, albo coś. Zrzucanie winy na innych powoduje, że inni są odpowiedzialni. Za co? Za twoją porażkę, a nie ty, tak? A prawda jest jaka? Jeżeli mamy narzędzia, jest dostęp do wiedzy, do wsparcia, do różnych narzędzi, o których wspomniałeś, jest wszystko przygotowane, to tylko kwestia, czy ja naprawdę chcę z tego skorzystać i to wziąć w ręce i zrobić robotę, bo robotę trzeba zrobić i zrobić ją muszę ja. Pięknie, dzięki za to, co powiedziałeś. A powiedz mi taką rzecz jeszcze, czy popełniłeś jakieś błędy w tym biznesie, budując go, czy nie? A jeżeli tak, to czy był jakiś szczególnie dotkliwy, który pamiętasz, przed którym możesz ustrzec innych, którzy dzisiaj nas słuchają? Myślę, że popełniałem błędy i nadal będę je popełniał, jak każdy w tym biznesie, niezależnie od stanowiska, na jakim jest. Nie wiem, czy popełniałem jakieś bardzo znaczące. Myślę, że to się bardzo będzie wiązało z tym, co powiedziałem przed chwilą, czyli po prostu, albo inaczej, nie. Ja po prostu na początku zacząłem robić to po swojemu, nie mając żadnej wiedzy, jak to robić. Po prostu dostałem materiały, mówię, nie chcę mi się oglądać, zacznę to robić po swojemu. Przecież co za trudność po prostu o tym gadać, tak? No i nie było rezultatów, tak? Albo kogoś na siłę zarejestrowałem i ta osoba po prostu nie odpaliła. I ja obserwowałem na naszej grupie cały czas wysyp awansów. Mówię, jak ona to robi? Jak on to robi? Cały czas u niego są awansy. Mówię, co ja robię nie tak? No i w pewnym momencie jakoś weszło mi coś na ambicje i powiedziałem, że no muszę to zgłębić. I po prostu usiadłem, 2 dni przerobiłem wszystko, co było dla mnie potrzebne, co ja uważałem, że jest mi potrzebne. No i zacząłem to robić, więc myślę, że taki błąd to jest to, że nasze ego, bo oczywiście ego wtedy jest wybujałe, wie lepiej, jak ja mam to robić, a tak naprawdę nie wie. I powinniśmy od samego początku postawić się w tej roli ucznia, która pomoże nam się rozwinąć. Bo jeżeli ja wchodzę w nowy świat i stałem się w roli mistrza, nie mając o tym pojęcia, no to niestety, ale no nie zrobię tego, tak? Tak moim zdaniem. Więc myślę, że to jest to główny taki mój... No mega ważny wątek poruszyłeś, kolejny. Jakby przechodząc kolejne moje pytanie, nie wiem skąd wiedziałeś, czyli jaką jedną radę dałbyś taką twoją dzisiaj złotą na tym poziomie, na którym jesteś? Być może jest więcej. Ale jedną jakąś szczególną, która jest kluczowa właśnie dla nowych ludzi, którzy się zastanawiają, czy podjąć temat, czy nie, czy zastanawiają się, czy dadzą radę, czy nie, no to trochę ją jakby tu już wspomniałeś, chyba że to nie jest ta najważniejsza, żeby właśnie przyjąć rolę ucznia i tego się nauczyć, uspokoić to ego, które nam mówi, podpowiada, że to będzie tak, bo niestety często jest bardzo kiepski rezultat wtedy, a iść za tym, co podpowiada lider. Czy coś innego też chciałbyś dodać jeszcze jako taką twoją najlepszą rzecz, jako radę? Znaczy na pewno tutaj to, żeby postawić się w roli mistrza, to jest taką główną radą, ale myślę też, żeby... Mistrza czy ucznia? Żeby postawić się w roli ucznia, tak, na samym początku. I jakby później otwierać się na to, żeby zdobywać nowe kompetencje, które doprowadzą nas do mistrzostwa, tak? No i kolejną taką radą to jest zdecydowanie to, żeby otworzyć głowę na nowe, czyli jeżeli jesteś osobą, która dostała dopiero propozycję, żeby przyłączyć się, to żeby po prostu się z tym zapoznać, a nie machnąć ręką, to nie jest dla mnie, albo ja się do tego nie nadaję, chociaż nie wiesz w ogóle, czym to jest. Więc ja na przykład straciłem tak kilka lat, bo podejrzewam, że w momencie, w którym usłyszałem pierwszy raz o Duo Life, to było wtedy, kiedy Duo dopiero co odpaliło się, tak? Było już na rynku rok albo dwa. A ja wtedy machnąłem na to ręką. Kto wie, co by było, gdybym wtedy dołączył, tak? Myślę też, że zdecydowanie jest potężnym narzędziem i bardzo ważne to, żeby brać udział w wydarzeniach firmowych, w eventach, ponieważ no tutaj tak naprawdę jest potężna magia, która się dzieje, tak? Bo ja widzę, jak ludzie właśnie reagują, kiedy są tam ze mną, kiedy ja mogę widzieć ich właśnie radość, jak ich tą energię, kiedy wychodzą na scenę, kiedy odbierają te gratulacje i widzą się z innymi ludźmi, mogą wymienić się doświadczeniami. Widzę, jak ich to buduje, tak, że właśnie ludzie potrzebują tego. Poza tym uwiarygadnia to jakby firmę i mnie jako lidera. No i ja teraz na przykład bardzo
inaczej, kiedy poznałem jakby tą zasadę, że właśnie trzeba brać udział w takich wydarzeniach, to uświadomiłem sobie, że bardzo mocno muszę pracować nad tym. I teraz na przykład na najbliższy event do Gliwic zabieram już około 25 osób, z tego co wiem, a jeszcze pracuję nad 5, tak? Więc osobiście, a ile jeszcze zespół zabierze, no to już nie wiem. Brawo, ja pierdzielę, to petarda ilość, super, tak, tak, eventy robią robotę mega. Tak, dokładnie tak. Myślę, że to jeszcze jest taka... jakaś rada od ciebie cenna? Myślę, że po prostu zapierdzielać. Krótko i rzeczowo, jak sportowiec, tak jest. A słuchaj, tak na koniec, dwa pytania ostatnie. Masz jakieś kolejne cele, które chcesz zrealizować? Idziesz dalej? Tak, chcę osiągnąć do końca tego roku poziom dyrektora regionalnego, ale ze strategii, którą zrobiłem, wiem, że pojawia się światełko nawet na krajowego, więc będę brawo, walczył. Super. Jest szansa na to z moich wyliczeń, więc będę po prostu cisnął. Ale jakby jest to, że w przeciągu 2 lat chcę postawić za pieniądze zarobione w Duolife własny dom, tak? Więc wiem, że to się da zrobić i po prostu to zrobię, tak? I tyle. Kapitalnie, gratuluję ci postawy i tego, co masz w głowie, bo już widzisz, ten biznes rozumiesz na zupełnie innym poziomie, takim jak powinno się go rozumieć. Świetnie. Ostatnie pytanie, jakie mam. Jaką wartość dzisiaj widzisz w tym biznesie, że idziesz dalej, że chcesz więcej? Spokój. Tak. W momencie, w którym stałem się senior menadżerem i zrozumiałem, jak budować ten biznes, to po prostu poczułem spokój i dla mnie to jest mega wartość, bo tego nie miałem przez ostatnie 5 lat, odkąd po prostu otworzyłem firmę. A nawet i wcześniej, bo tak naprawdę jak pracowałem gdzieś na etacie, to zawsze było szarpanie się o to, czy będę miał umowę, czy nie. Gdzieś tam cały czas szukałem pracy. A tutaj po prostu wiem, że jest mi dobrze. Wiem, że po prostu to lubię robić i czuję spokój. A dla mnie jest po prostu ważny spokój, bo jak mam spokój psychiczny, to mogę zrobić wszystko, co chcę i rozwinąć wszystko, jak chcę i bez spiny. Więc tutaj jest zdecydowanie wartością dla mnie jest spokój, który teraz właśnie dostrzegam. Super, super. Bardzo ci, Marcin, gratuluję. Trzymam za ciebie kciuki, za twój rezultat i wiem, że w postawie twojej, w tym jak mówisz, zrobisz to. To nie ma dwóch zdań, bo wiesz i mówisz z pewnością i spokojem, zrobię to. Zbuduję dom, za to i pewnie nie jeden, osiągniesz nie jeden cel, a widać po tym, jak to robisz, kim jesteś, jak o tym mówisz. Nie wiem, jak reszta, która słuchała nas dzisiaj, czy też ma takie odczucie, ale ja to widzę ewidentnie. Także gratuluję ci wielkiego sukcesu, bo to jest naprawdę wielki rezultat. Gratuluję ci otwartej głowy, że zobaczyłeś pewne rzeczy odpowiednio wcześnie i umiałeś to wykorzystać. I poskromiłeś ego i pozwoliło ci to rozwinąć skrzydła takie, jak masz teraz. I fruń dalej, osiągaj więcej. Ja trzymam kciuki, dopinguję i patrzę, co się dzieje. Dzięki wielkie za rozmowę, super. Super, super, że znalazłeś czas i z nami byłeś tu dzisiaj. Dzięki, dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Dzięki. Kochani, mamy drugą osobę, którą też zaproszę za chwilkę. Osobę, która też ma ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o życie, w sensie takim, jak każdy z nas, pewnie wzloty i upadki, różne sytuacje biznesowe, rodzinne, jest mamą, jest partnerką dla swojego partnera, tak? Jest córką, jest współpartnerem w biznesie dla wielu ludzi i kobietą, która ma niesamowitą energię, ma charyzmę, jest podobna trochę do mnie, choleryczna taka z charakteru, silna dziewczyna i zawodowo zajmuje się, jest kosmetologiem, więc myślę, że będzie więcej informacji mogła też o sobie powiedzieć, a ja chciałbym zaprosić do naszej rozmowy Marię Korczak. Jesteś, Marysia, z nami? Jestem cały czas od początku. Słychać mnie dobrze? A miało być tak, że będziesz w połowie, bo tam jakieś spotkanie było. Przesunęłam. A, wcześniej. To miło, super. Powiedz nam, skąd jesteś, gdzie mieszkasz, gdzie się poruszasz, jak to wygląda? Jestem ze Słupska nad morzem. O, czyli blisko masz nad morze. No tak, do Ustki też niedaleko. Bardzo. A czym zajmowałaś się wcześniej? Czy ta kosmetologia to już długi jakiś epizod w twoim życiu, czy tylko epizod, czy długa historia? Czym przed biznesem sieciowym się zajmowałaś? Czy to tylko to, czy coś więcej?
Wiesz co, no ta historia, jeśli chodzi o moje wykształcenie, moje studia, to była taka trochę pomieszana. Natomiast z mojego regionu ludzie, którzy do mnie przyjeżdżają, którzy mnie znają, to już wiedzą, bo ja jestem po kosmetologii, ale jestem też po pedagogice i jestem też prawnikiem z wykształcenia. I przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy musiałam wybrać, co chcę robić i gdzie chcę pracować i z kim chcę pracować. I doszłam do wniosku, że jako prawnik nie chcę się tak stresować. No tak. Najbardziej z tych wszystkich kierunków wykształcenia pasowała mi praca z ludźmi, w kosmetologii, praca ze zdrowiem, bo to już był taki moment, kiedy ja kończyłam studia, gdzie to się robiła nauka taka interdyscyplinarna, że nie tylko sama kosmetologia, ale trochę psychologii, dermatologii, trochę fizjoterapii, masażu, podologii, czyli taka naprawdę już wielokierunkowe działanie. Szerokie mocno, tak. Mhm. Tak. Dlatego, że po prostu żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy od 10-15 lat, jeśli chodzi o chociażby skażenie środowiska, poziom stresu, który wpływa na nasz organizm w taki sposób, że to już nie jest taka kosmetyka czy kosmetologia jak 30 lat temu. Była masa nawilżająca, oczyszczanie twarzy, koniec i było pięknie. Mhm. Teraz problemy skórne są o wiele bardziej złożone, one mają podłoże dermatologiczne, one mają podłoże endokrynologiczne, czyli hormonalne, one wynikają z tego, co się dzieje wewnątrz w naszym organizmie i trzeba było te wszystkie wiedzy ze sobą połączyć, żeby móc w ogóle pacjentowi coś doradzić, tak? I skutecznie mu pomóc tak naprawdę. Skutecznie mu pomóc, tak. Tak, bo mnie się tu nasuwa takie pytanie, to zobaczcie, jak czasami rozmawiamy, czy idziemy do kosmetyczki, potocznie się mówi, czy kosmetologa, to zobaczcie, jaką tak naprawdę, jakie zaufanie powinniśmy mieć, jaką wiedzę ci ludzie powinni mieć dzisiaj, to co mówisz Marysia, a to co było kiedyś i nie iść do pierwszego lepszego, który niby ma nam pomóc i zrobić coś tam na twarzy, a to ciągle wyłazi i nie ma pojęcia na przykład, że problem jest w środku. I to będzie ciągle wyłazić i ciągle będziesz do mnie przychodzić na wizytę, no się cieszę, bo kasuje, ale pomocy nie ma. Dokładnie. Skuteczności nie ma. Tak. Właśnie tak to wyglądało i w momencie, kiedy przyszła taka chwila, że czułam, że muszę dokonać wyboru, w jakiej branży ja tak naprawdę chcę działać w przyszłości, a wiedziałam, nie wiem, z czego to wynikało, chyba z mojej osobowości, może z moich krótkich doświadczeń pracy na etacie, że chcę mieć po prostu swoją działalność gospodarczą, więc musiałam zadecydować, czy ja chcę robić aplikację i być prawnikiem, czy ja chcę mieć jakąś działalność psychopedagogiczną, czy ja chcę mieć działalność kosmetyczno-kosmetologiczną. Tak? I stwierdziłam, że najprzyjemniej, najlepiej pracuje mi się w branży właśnie tej beauty, kiedy ja mogę się wykazać swoją wiedzą, ale kiedy też mam kontakt z człowiekiem i pomoc, którą mu niosę, jest szybko zauważalna. A powiedz mi, co ci w tej pracy, którą robiłaś, bo jak jesteś kosmetologiem już jakiś czas, było coś, co ci przeszkadzało, że dołączyłaś do biznesu sieciowego? Jak to u ciebie wyglądało, powiedz? Bo rozumiem, że bardzo świadomie wybrałaś zawód właśnie kosmetologa, a nie inny. Tak. No ale jesteś też w biznesie sieciowym, dzisiaj go robisz, czyli coś tam ci nie zagrało, czy o co chodzi? Wiesz, no, praca w biznesie tradycyjnym polega na tym, że zarabiasz, kiedy robisz. Tak? No tak. Nie masz dochodu pasywnego, masz dochód aktywny. Stoisz przy fotelu, obojętnie czy ja bym była ginekologiem po 10 latach studiów, kimkolwiek innym. Kiedy robię fizycznie swoją pracę swoimi rękami, wtedy zarabiam. Kiedy jadę na urlop, nie zarabiam. Kiedy, nie daj Boże, mam sobie prawą rękę, bo jestem praworęczna, na jakimś wyjeździe na narty, gdziekolwiek, nie zarabiam. I mało tego, nagle się nie nauczę pracować lewą ręką. A ja pracuję z bardzo takimi specyficznymi zabiegami, bo ja wykonuję makijaż permanentny, który jest bardzo taki, no, bardzo dokładny, specyficzny. Wszelkiego rodzaju mezoterapię, jakieś ostrzykiwania i tak dalej. To jest praca bardzo pozytywna, precyzyjna. I ja jej nie wykonam nagle z dnia na dzień lewą ręką. Tak? No tak. Wiesz, a nie daj Panie Boże, lewa czy prawa nie będzie ci sprawna, czy coś innego już jest dokładnie. Po pieniądzach. Tak. Często ludzie sobie z tego niestety nie zdają sprawy. Tak. To, co powiedział przed chwilą Marcin też właśnie, że mało, że odpowiedzialność, no to nagle coś się wydarzy i jesteś bez dochodu. Tak. Kompletnie ludzie sobie... Ja miałam dokładnie przykład, jak to działa w momencie, kiedy urodziłam drugie dziecko, czyli urodziłam 3,5 roku temu.
No i z dnia na dzień tak, no ja się oczywiście ja muszę się przygotować do wszystkiego, wszystko było omówione, wszystko było zaplanowane, no ale okazało się, że w tym momencie pracownik, który był u mnie w firmie, stał się najsłabszym ogniwem niestety, bo był mocnym ogniwem wtedy, kiedy ja byłam obok, a kiedy mnie w firmie zabrakło, fizycznie mnie nie było, to była po prostu odtwórcza i nawet jeżeli ja dla klientów proponowałam jakieś promocje, jakieś rabaty, cokolwiek, to nie było dalszego przekazu, bo ona miała w sobie jakąś blokadę, którą próbowałyśmy przepracować nawet na wspólnych spotkaniach, no ale się po prostu nie dało, bo stwierdziła, że jeżeli jest promocja zaproponowana przeze mnie na Facebooku, to ona się czuje jak akwizytor i ona ma blokadę, nie może klienta o tym opowiedzieć. Więc w momencie, kiedy ja wylądowałam na porodówce z córką, moje obroty spadły po prostu o 100%. No to ładnie. No. No to ładnie. I co było najlepsze? W piątek byłam na oddziale patologii ciąży, w sobotę byłam na porodówce, w poniedziałek byłam w domu, a we wtorek pomiędzy karmieniami na piersi na 1,5 godziny byłam w pracy, żeby zarobić 5 zł na makijażu permanentnym. No właśnie. I wtedy stwierdziłam, że to jest chyba coś nie tak. Że to chyba w życiu nie o to chodzi. Żeby Dokładnie. Tylko ciągle pracować i wypracowywać sobie dochód. No często ludzie nie widzą innej drogi, a my tu o niej mówimy i ona jest. I wasze sukcesy są na to dowodem, że można tak zrobić, a nie tylko sukcesy pojedynczych kilku osób. Takich ludzi jest więcej. A powiedz mi, bo mam kolejne pytanie, jak poznałaś biznes sieciowy, to co ci się w nim najbardziej spodobało? Wiesz co, w biznesie sieciowym, ponieważ ja z biznesem sieciowym mam doświadczenie od jakichś 4-5 lat, ale z Duolife od 2, jeszcze nie całych 2, od 2 lata. Spodobała mi się perspektywa dochodu pasywnego. Czyli wypracowania sobie takiego poziomu struktury i pracy, własnego wkładu, zaangażowania i pracy z ludźmi, kiedy się przydarza w moim życiu taka sytuacja, że jestem zdolna do pracy. Marysiu, ja mam prośbę, bo tu też część ludzi pisze, że cię słabo słychać, jakbyś mogła skoncentrować dziś może bardziej się na mikrofonie, nie wiem gdzie go masz, bo dobra, ucieka głos, może to jest też wina internetu albo czegoś innego, bo mówisz wartościowe rzeczy i szkoda, żeby ta wartość uciekła. Bo przed chwilą miałam Zoom, chciałam wyłączyć mikrofon ze słuchawki, byłam za głośna. Czekaj, bo też nie do końca cię słyszałem, jeszcze raz. Mówię, że przed chwilą miałam Zooma, przed twoim Zoomem, gdzie musiałam wyłączyć słuchawki i mikrofon, bo byłam za głośna. A widzisz. A teraz cię, ale gdzieś tam być może, że internet jest też słabszy i dlatego, no dobra, skoncentrujmy uwagę i jakbyś mówiła tylko właśnie do mikrofonu, bo jak gdzieś idziesz na bok, to czasami ucieka. Okay. I wróćmy do tego pytania, bo mówiłaś o dochodzie pasywnym, że to ci się najbardziej spodobało, tak? Jak ty to rozumiesz, ten dochód pasywny, dziś, teraz, czy wtedy? Wiesz co, no na pewno z perspektywy czasu inaczej. Dochód pasywny jest wtedy, kiedy masz na tyle wypracowaną, stabilną pozycję z liderami w swojej strukturze, że kiedy ja z jakiegoś powodu się wysypię, to liderzy dalej są i ich struktury dalej są, a przecież te ich struktury są dalej w mojej strukturze. No tak. I dzięki to temu wysypie ja... się, to jest czasami dłuższa przerwa, czasami wakacje dłuższe, albo świadome działanie, no po to budowałem, żeby teraz już niekoniecznie musieć pracować, a zarabiać. Tak. No jakby dochód pasywny dla każdego z nas będzie innym celem, bo dla kogoś to może być 500 zł, dla kogoś to może być 5000 zł, dla kogoś to może być samochód firmowy i 10000 zł, to jest indywidualna sprawa każdej z osób. Natomiast w momencie, kiedy ja faktycznie jeżdżę, używam na co dzień samochodu firmowego, który, nie oszukujmy się, też robi robotę za mnie, bo po prostu ludzie pytają. My przyjeżdżamy na kemping z dziećmi na wakacje, ludzie widzą naklejki na samochodzie, widzą samochód z 2020 roku i się pytają, ty, ale co to jest w ogóle? Co to jest Duolife? Co to za firma? Jak ty masz ten samochód? Jak można nim jeździć? Bo to nie jest, wiesz, auto sprzed 5 czy 10 lat, tylko to jest nowy samochód. Tak jest. A ludzie zaraz widzą, jaka jest jego wartość rynkowa, tak? Ile trzeba byłoby wyłożyć gotówki, żeby go mieć.
A jest oklejony naklejkami. No tak, no tak. A idźmy dalej, bo mam pytanie jeszcze takie, które często zadaję praktycznie zawsze każdej osobie, która jest. Czy miałaś jakieś obawy, zanim dołączyłaś? Bo pewnie są nowe osoby i takich ludzi będzie więcej, które będą oglądać kiedyś to nagranie i też powiedzą, no dobra, no ale może tobie to się udało, Marcinowi to się udało, komuś tam innemu też. Jak było u ciebie? Miałaś też obawy, czy nie? Tak jak inni. I jak sobie z tym poradziłaś? Jeżeli były. Oczywiście, obaw było mnóstwo, zwłaszcza, że tak jak powiedziałam, dopiero 16 sierpnia minął 2 lata, jak jestem w DuoLife, a przed DuoLife 3 lata byłam w innym marketingu sieciowym i nie do końca tam wyszło, ponieważ musiałabym wybrać pomiędzy tamtym marketingiem, a swoją działalnością gospodarczą tradycyjną, swoim gabinetem, bo nie starczyło czasu na te dwie rzeczy. Mm-hmm. I w momencie, kiedy już poznałam produkty Duo i zastanawiałam się nad dołączeniem, to moje pierwsze pytanie było takie, czy jest w ogóle jakikolwiek system do pracy online, żebym ja nie musiała bez przerwy biegać na spotkania stolikowe, mm-hmm. co nie zmienia faktu, że po czasie pandemii ja dzisiaj bardzo doceniam spotkania stolikowe i nawet je wybieram. No proszę, lepiej się ludzi poznaje. Można robić tak i tak, jasne, że tak. Rozmowa na spotkaniu stolikowym. Ale nie zawsze się da, bo ja w swojej strukturze mam ludzi z Danii, z Holandii, z Niemiec, z Anglii, ze Szkocji, z Irlandii. No to jak tu zrobić spotkanie stolikowe? No trzeba by masę kilometrów przejeździć. Tak? Ja jestem ze Słupska, ale ja ze swojego miasta mam może 5 osób. No, tak jest, tak jest. Z całego świata tak naprawdę. Wiesz co, miałam dylematy takie, czy będę zaopiekowana, bo w poprzednim MLM-ie było tak, że ja kupiłam zestaw za prawie 2000 zł. Było wystarczy, że wydamy 326 albo 626 na biznes. I jesteśmy w biznesie, mamy link polecający, możemy działać od natychmiast. Mm-hmm. Tam musiałam wydać 2000, dostałam karton produktów, które musiałam gdzieś sprzedać, żeby odzyskać gotówkę. Od liderów dowiedziałam się, że działaj intuicyjnie, dziel się z ludźmi wiedzą i tyle. To duże wsparcie dostałaś. Bardzo duże. Może jeszcze o tyle mi tam w miarę szło, że no jestem osobą samodzielną, znam się na jakichś różnych systemach, aplikacjach komputerowych, więc nie miałam tam wsparcia online, więc sama tworzyłam prezentacje w PowerPoincie, drukowałam sobie jakieś materiały, ulotki na te spotkania. Zajmowało to mnóstwo czasu. Duo, mamy to wszystko przygotowane, mamy linki partnerskie, mamy cały po prostu narzędnik w naszych linkach ze wszystkimi prezentacjami, wideo o zdrowiu, wideo biznesowe, wideo produktowe. Jedyna nasza robota polega na tym, że musimy sobie z osobą zakontraktować obejrzenie po prostu tego wideo i umówić się z nią na rozmowę. I to wideo robi za, to wideo robi za mnie pracę. Ja musiałam wcześniej spożytkować 1,5 godziny czasu na spotkanie stolikowe, w ciągu 1,5 godziny jestem w stanie z 10 osobami zakontraktować obejrzenie wideo, po którym ja proste rzeczy. Dzwonię. Tak, proste rzeczy, dokładnie tak. No więc moje obiekcje dotyczyły, czy jest system pracy, czy jest jakieś wsparcie online, czy są liderzy, którzy się mną zaopiekują, czy zostanę sama i muszę się sama uczyć i tak dalej. Zostałam od mojego lidera, notabene Kodrana Ganeryta, który zrobił na mnie niesamowite wrażenie jako młody chłopak, który no, rejestrował mnie w momencie, kiedy był już senior menedżerem z 3 chyba samochodem firmowym w tle, który odpowiedział na wszystkie te moje pytania i jakby, po prostu zgasił te wszystkie moje obiekcje, tak? Wiedziałam, że już po prostu nie mam więcej pytań, ale najlepsze było to, w momencie, kiedy ja się rejestrowałam do Duo, to mówię, Konrad, ja przez najbliższy rok nie będę działać w biznesie, bo moja córka dopiero za rok idzie do przedszkola i ja nie będę miała czasu pracować z dzieckiem na głowie w domu. Mm-hmm. Po czym po rejestracji w 30 dni zrobiłam lidera zespołu, a w następne 30 dni kierownika. Faktycznie, nic nie zrobiłaś. No to można tak, to ja bym wielu takich chciał, którzy by tak nic nie robili. Gratulacje. Czyli dając taką, powiedzmy, radę nowej osobie, działaj po prostu i gotowej, wtedy się obiekcje uciekają, podobnie jak u Marcina. Tak, wiesz co, tak z perspektywy czasu tych 2 lat. Po pierwsze, warto mieć swój plan tygodniowy pracy, bo biznes sieciowy to jest praca jak każda inna.
Jak jesteś pielęgniarką, musisz się nauczyć być pielęgniarką. Musisz umieć wkuwać węflony, podawać, wiesz, kroplówkę i tak dalej. Tak, tak. Jesteś geodetą, to musisz się znać tam na tych sprzętach i wszystkim, tak? Biznes na mierzeniu, sieciowy... liczeniu tak, i wpisywaniu tak, w odpowiednie rzeczy, tak, tak. Biznes sieciowy jest takim samym biznesem jak każdy inny. Trzeba się go nauczyć, wykonywać po kolei określone kroki, określone zadania. Więc warto, bo wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy mają swoje biznesy tradycyjne, albo pracują na etacie, albo są matkami i mają dzieci w domu. Znaleźć w tygodniowym trybie życia taki czas, kiedy możesz popracować z Duo i po prostu go sobie wpisać do kalendarza. To mogą być weekendy, to mogą być, nie wiem, 3 razy w tygodniu, wieczory po 21, jak dzieci pójdą spać. To może być rano od 6 do 9, obojętnie, ale po prostu to zaplanuj, bo bez planu nic się nie wydarzy. I musi to być zrobione, bez dyskusji. Musi to być zrobione, po prostu siadasz i robisz według systemu, który ci pokazuje twój lider. To jest jedna taka z moich rad. Druga, nie oceniaj człowieka, z którym rozmawiasz i na co go stać. Bo się sama zdziwiłam, nawet u siebie w pracy w gabinecie, kiedy przychodziła do mnie klientka na jakiś zabieg, zapytała mnie o, co mogłaby mi poradzić do pielęgnacji twarzy, więc no zdarza się nam, to jest jakby cecha naszego umysłu, ocenić człowieka, nie wiem, po wyglądzie, po dłoniach, po zębach, butach, wiesz, po czymkolwiek, że o Jezu, jak ja jej powiem tutaj o, wiesz, butelkach dzień i noc, maśle kolagenowym i tak dalej, to przecież ona powie, że chyba, no w ogóle, ale o co chodzi? Parę razy zdarzyło mi się, że osoby, po których w życiu bym się nie spodziewała, że one w ogóle będą chciały zrobić jakieś zakupy, to nie dość tego, że zrobiły zakupy na kilkaset złotych, to się zarejestrowały, mają swoje konta, używają tych kont, robią zakupy i jeszcze porejestrowały osoby w dół. No właśnie. Nie decydować za ludzi, nie decyduj za człowieka, z którym rozmawiasz, na co go stać. Wcześniej, przed rozmową, tak, przed zaproponowaniem. Tak, mhm, tak. Bo naprawdę można się zdziwić. Zdecydowanie się z tobą zgadzam. Ja się też parę razy zdziwiłem. Parę razy to tak z przekąsem. Wiele razy. A teraz idźmy dalej. Z tego, co już nam mówiłaś, to wiemy, ile jesteś. 2 lata w biznesie. Tak. A kiedy zaczęłaś go odpowiednio robić? Od razu zaczęłaś odpowiednio robić? I jaki to, dzisiaj masz duży zespół? Plan był taki, żeby go zrobić z rocznym opóźnieniem ze względu na pójście córki do przedszkola. Ale ponieważ mój lider wytłumaczył mi, że w przyszłym miesiącu, gdybym chciała mieć produkty w zasadzie no, za 90%, znaczy za 10% wartości, czyli 90% zrefundowane z mojego portfela premii, to wystarczy, że otworzę sobie te 3 linie nasze, tak, w strukturze i pomyślę, kogo mogłabym zarejestrować, komu mogłabym pomóc. No to oczywiście w pierwszej kolejności, do pierwszej linii, na pierwszej pozycji poszedł mój partner życiowy, w drugiej linii poszedł mój tata, w drugiej linii poszła moja klientka, która dba o zdrowie i uwielbia wszystkie nowości i nagle się okazało, że jestem złotym liderem grupy. No, na przykład. I tak to się zaczęło. To było, nie wiem, 5 dni. Mimo lider wytłumaczył, wiesz, żeby zrobić młodszego lidera zespołu, no to ci w sumie brakuje tylko 600 punktów. Nie, no dobra, no to robimy to. No i nagle się okazało proste. Tak. Nie takie, jak głowa podpowiadała, że jest trudne. Tak. Więc to naprawdę zostało, ja mam poczucie, że to zrobione zostało w moment. I to działanie moje było takie od razu i w momencie, kiedy uzyskałam pozycję kierownika zespołu w 3 miesiącu działania, poczułam takie mentalne zmęczenie, ale z czego wynikało to mentalne zmęczenie? Z ciągłych po prostu zgłoszeń i telefonów ludzi, to dotyczyło tylko jednego kraju wtedy, którzy nie potrafili sobie poradzić z formularzem rejestracyjnym. Po prostu amba, nie mogli przez niego przejść. Się na tyle mentalnie wtedy zmęczyłam, że mówi, nie no, z tym formularzem chyba jest coś nie tak, no ale o co chodzi? A potem się okazało, że to tak naprawdę dotyczy tylko jednego kraju i nie będę mówiła jakiego. A wynikało to z mentalności ludzi, tak, że po prostu im trzeba było bardziej logicznie to przekazać, może im pomóc w tej rejestracji. Więc w 3 miesiącach poczułam na tyle zmęczenie, że musiałam sobie dać miesiąc odpoczynku.
I to było jakoś listopad, grudzień, przyszedł nowy rok, przyszedł styczeń, mówi nie, przecież tu się dzieje, tu trzeba działać. I 14 lutego w walentynki, pamiętam jak jechaliśmy do Niemiec, o 11 przed południem, patrzyłam i wskoczył mi Schneider. Czyli nawet nie 15, nawet nie 16, tylko 14, tak? Pięknie, pięknie. Wiesz, skąd to się wzięło? Z tego, że to nie była praca takimi żabimi skokami raz na tydzień, takie wiesz, spięcie, że tak powiem, pośladków, dobra, dzisiaj siedzę 24 godziny na dobę i robię. Nie. To musi być praca rozłożona w czasie, ale musi być regularna. I konsekwentnie. Rozumiem. Super. Tak. Wielka lekcja. Konsekwentnie, codziennie, krok po kroku. Kropla drąży skałę, inaczej. Po prostu. Tak. I to był luty. Jaki masz zespół dzisiaj duży, Marysia? Jaki duży dzisiaj zespół masz? 850 osób. Kawał ludzi, kawał. 850 osób, z czego osobiście przeze mnie zrekrutowanych, czyli zarejestrowanych przeze mnie, to jest 90. Szapoba. Czyli te 750 pozostałych pochodzi od osób z tych 90, tak? Mhm. Zobaczcie. Można zrobić, można zbudować. Marysia, ja mam takie pytanie, tak jak do Marcina. Popełniłaś jakieś błędy w tym biznesie, przed którymi warto byłoby ostrzec innych, czy nie? I jak sobie z tym poradziłaś? No pewnie. Wiesz co, nie wiem, czy z perspektywy czasu, może tak. Jeszcze z pół roku temu uważałam, że to był błąd. Dzisiaj sobie tak myślę, że to był po prostu, że to była lekcja, z której należy wyciągnąć wnioski. A zbliża się jesień, zbliża się okres wrzesień, październik, listopad, grudzień, czyli nasze takie boom biznesowe na koniec roku, 3,5 miesięczne od 16 września. W zeszłym roku, ponieważ w lutym zrobiłam menedżera, na czerwiec zaplanowałam sobie senior menedżera i on został przeze mnie zrobiony i przez całą moją strukturę 16 czerwca, to miałam w głowie taki plan, że jak osiągnę tego senior menedżera, to po prostu lipiec i sierpień mnie nie ma, mam wakacje. I okej, faktycznie miałam te wakacje i one mi pokazały coś, czego się nie mogłam doczekać od wielu lat, czyli prawdziwy dochód pasywny, bo oprócz tego, że robiłam zamówienie na siebie i pilnowałam tej trzeciej linii, to przyznaję się, nie robiłam nic więcej. Po prostu byłam 2 miesiące na wakacjach. Kupiliśmy przyczepę kempingową, jeździliśmy na wyjazdy z dziećmi, nad jezioro, nad morze, gdzie się da. Po prostu mnie nie było. Jak któryś z liderów potrzebował, bo dopinał jakiś awans, to się zwalnialiśmy, pomagałam, ale generalnie nie robiłam roboty, nie pracowałam. Mhm. Tak intensywnie jak w normalnych warunkach, gdzie trzeba zasuwać, żeby zarabiać pieniądze. Jak na etacie czy w normalnym biznesie. Mhm. Ale 5,5 tysiąca 30 lipca i 30 sierpnia się zaksięgowało. No właśnie. To jest ta istota tu w tym biznesie. Tak, właśnie. Bo pracowała już struktura, bo już to był ten biznes, ten dochód pasywny. Plus jeszcze był samochód. Kolejne 2,5 tysiąca dofinansowania, tak? No właśnie. Natomiast to, co na pewno w sensie błędu, nie robić sobie takich 2-3-miesięcznych przerw. Dlatego, że kiedy jedzie pociąg, który już jest rozpędzony i go zatrzymasz w którymś momencie, to żeby go znowu rozpędzić, to potrzeba dużo energii, sporo czasu, zaangażowania. Kiedy robisz to po raz drugi, no to ta energia już jest trochę inna, nie? Tak jest. To jest mega lekcja też, powiem ci, z takiego doświadczenia, które i mnie dotyka, i wielu ludzi. Kiedy za szybko ludzie robią sobie przerwę. Mhm. Dlatego też to, co powiedziałeś o systematyczności, ja też to biorę i tej wytrwałości, konsekwentnym działaniu, ustaw takie działanie, ja to tak na przykład, taką mam lekcję moją, takie działanie, które zawsze dam radę zrobić, nie za duże, bo zostanę z zadyszki, muszę odpocząć, tylko takie, które mogę regularnie robić cały czas i robię dotąd, tak jak bardzo fajnie Marcin powiedział, dotąd, dopóki nie mam w grupie świadomych, dobrze, skutecznie umiejących działać ludzi, którzy mogą powielić moje działania, ja wtedy mogę złapać oddech, a później już mogę być wolnym człowiekiem. To jest mega lekcja. A jeszcze ci powiem, kiedy tak naprawdę zaczął się spełniać plan, którego wcześniej nie miałam.
bo znałam plan marketingowy firmy, tak? W miarę sobie, ponieważ ja jestem zadaniowcem, wyznaczam sobie cele, mam taki trochę półmęski mózg, powiedzmy. I podobnie jak Marcin, taki sportowy też. Cel jest goal, trzeba zasuwać do niego. Jedziemy po prostu z koksem, tak? Tak jest, tak jest. Więc ja gdzieś tam w głowie ten plan miałam. Natomiast kiedy się ten plan ugruntował w sensie kalendarza, że ja go sobie rozpisałam, już pomijam kwestię, że to się spełniło pół roku szybciej niż go sobie rozpisałam. Pojechałam na wydarzenie nasze firmowe, bo mieliśmy takie piękne czasy 2 lata temu, że sobie jeździliśmy co miesiąc albo co 3. Tak. Nie było żadnej pandemii, nie było żadnych jakichś dziwnych maseczek i nie wiadomo czego. I jeździliśmy do Częstochowy na zloty po 2000-3000 osób z całego świata, z Brazylii, z Włoch. Pamiętam, zespół włoski mnie tak denerwował, bo ciągle gadali. Ale byłam na takim wydarzeniu, które się nazywało wtedy LDS, a najbliższe tego typu wydarzenie jest organizowane właśnie w sierpniu, 21-22 w Gliwicach, gdzie na tym wydarzeniu oprócz tego, że byli prelegenci, że były historie liderów, że była Joasia Gdaniec i Beata Kapcewicz, niesamowite szkolenie mentalne o spełnianiu swoich marzeń, gdzie po prostu musieliśmy mieć kartki A4, musieliśmy mieć mazaki kolorowe i każdy z nas na tym szkoleniu wypisał swoje cele, swoje marzenia i rozłożył je w czasie. I jeszcze trzeba było sobie taką małą karteczkę zapisać z 3 punktami, którą się chowało do portfela i trzeba było ją obejrzeć dopiero za pół roku. To się okazało, że na LDS-ie, który był w listopadzie, ja sobie coś zaplanowałam na grudzień, tego senior menadżera, na grudzień następnego roku. Wszystko to, co zaplanowałam, to wszystko zrobiłam, tylko że pół roku szybciej, bo w czerwcu. No proszę. No proszę. I to mi pokazało, że wydarzenia firmowe, które są zaopiekowane przez firmę, które są merytoryczne, mentalne, widowiskowe, z całą obsadą tłumaczy międzynarodowych, z całym zapleczem muzycznym, gastronomicznym, wszystkim, co się tylko da, są niesamowite, jeśli chodzi o ludzi, którzy już są w klubie, ale szczególnie są niesamowite dla ludzi nowych i jeszcze tych, którzy się zastanawiają, nie wiedzą, czy, co, przyłączyć się, nie przyłączyć i tak dalej. Bo one pokazują sens istnienia zespołu, firmy, tego człowieka w centrum, pracy z drugim człowiekiem, przekazywania mu całej idei pracy naszej całej firmy. Tak? Mm-hmm. I przez 1,5 roku zostaliśmy przez pandemię pozbawieni takich spotkań. One się wprawdzie odbywały online, no ale wiadomo, że to nie jest to samo. I teraz w sierpniu 21-22 w Gliwicach odbywa się właśnie offline takie spotkanie, niesamowicie już przemyślane, jeśli chodzi o merytorykę. I co jest najważniejsze, jeżeli jest też taka sytuacja, że z jakichś powodów, bo są wakacje, bo są urlopy, nie możesz osobiście być na takim zjeździe, to znajdź w swojej strukturze osobę, menedżera, kierownika, kogokolwiek, kto jest w stanie przejąć twoje obowiązki, zaopiekować się ludźmi, którzy z twojej struktury pojadą, żeby tam się po prostu na żywo spotkać. Zdecydowanie tak. One robią najlepszą robotę, to prawda. Pokazują większy i prawdziwy obraz o biznesie. Świetnie, a mam jeszcze do ciebie kilka pytań, żeby już tak zakończyć, spuentować. Bo zapewne będą oglądać to osoby kiedyś, które się zastanawiają, to takie pytania jak i do Marcina. Jaką jedną radę, oprócz tej, co powiedziałaś teraz, bo ja to też biorę mocno, żeby zatroszczyć się o to, żeby zespół zabrał więcej ludzi, żebyśmy my zabrali na taki event duży i to, co powiedziałaś jeszcze wcześniej. A jest jeszcze coś, co tak szczególnie dałabyś jako radę najlepszą, żeby wykorzystać na maksa, taką twoją, z twojej perspektywy, z twojego doświadczenia? Wiesz co, na pewno mieć swoje mocne po co, czyli co sprawia, że oprócz etatu albo biznesu tradycyjnego szukasz jeszcze innych rozwiązań finansowych lub zdrowotnych. Mm-hmm. I jeśli chodzi o wybór samej firmy, bo jak mówiłam, miałam styczność z innymi MLM-ami dostępnymi na rynku, w DuoLife, ze względu na to, że jest taki duży nacisk na tego człowieka w centrum, na to, żeby
dbać o siebie nawzajem, żeby kiedy ktoś czegoś potrzebuje, po prostu mu pomóc i go nie negować, to po raz pierwszy przez te wszystkie lata spotkałam się z czymś takim i Marcin jest doskonałym przykładem wsparcia w crossline'ie. Wymiany doświadczeń, komunikacji w crossline'ie, czyli kiedy my zupełnie z innych linii pochodzimy, a jeszcze zanim się w ogóle osobiście poznaliśmy, już nie wiem na którym zjeździe, w Ślesinie, na naszym, tak, zjeździe zespołowym, bo mieliśmy się spotkać wcześniej dwa razy, ale albo Marcin nie mógł dojechać, albo mu się ledwo wyjechał z domu, samochód zepsuł i nie dojechał do Krakowa w grudniu w zeszłym roku. Ale ja już miałam jego e-booki kupione u siebie, przeczytane. Dlatego tu pisałam na czacie, jak Marcin swoją historię z trenera personalnego opowiadał, że trzeba się czymś wyróżnić wśród ludzi. To on miał czerwone Adidasy, dzięki którym ludzie go rozpoznawali na siłowni. Tak, pamiętam sobie. Wsparcie w crossline'ie. Ja naprawdę od samego początku bardzo dobrze się skomunikowałam z różnymi ludźmi, którzy w ogóle z mojej linii nie pochodzą. Którzy mi nie budują biznesu, ani ja nie buduję im. Ale byliśmy wspólnie na różnych szkoleniach. Z osobami z crossline'u byłam w jednym pokoju. Odwiedzamy się gdzieś tam nawzajem, mimo że to jest drugi koniec Polski. Zrobiliśmy sobie zjazd nad morzem w zeszłym roku. Ludzie nie patrzą na jakieś wzajemne korzyści, tylko na budowanie relacji i na to, że jesteśmy po prostu razem w jednym zespole. I że wspólnie możemy dużo więcej zrobić niż w pojedynkę. Bo się wymieniamy doświadczeniami. Tak, bo ja jestem kosmetologiem, ktoś jest mamą z dwójką dzieci, ktoś jest trenerem, ktoś jest geodetą, ktoś jest taksówkarzem, ktoś jest, wiesz, zupełnie z nie mojej bajki, ale coś, co mi przekaże, jedno zdanie może spowodować, że mi się coś odpali, tak? Dokładnie tak. I o to tu chodzi. To dzięki Ci za tą radę, czyli uczmy się od siebie wzajemnie. Tak jest. Mam dwa ostatnie pytania. Masz jakieś kolejne cele, które chcesz osiągnąć? Czy zostajesz tu, gdzie jesteś? Czy idziesz dalej? Jak to wygląda u Ciebie, powiedz? Wiesz co, no cele oczywiście są. Chyba wiesz, sytuacja życiowa, która się u mnie wydarzyła jakiś czas temu, spowodowała, że trochę zwolniłam z takim strasznym celowanym planowaniem. Oczywiście w następnym kroku jest w moich planach dyrektor regionalny. Rozbudowywanie struktury dalej w dół, zwłaszcza się dosyć dużo ostatnio dzieje u mnie, szczególnie właśnie w moim regionie. Mam nowych liderów na samym dole struktury, którzy bardzo mocno zainteresowali się działaniami biznesowymi i tutaj jeszcze mogę dodać, że warto od samego początku, jak się już działa w biznesie sieciowym i działa się w oparciu o media społecznościowe, tworzyć markę osobistą w oparciu o fanpage. Ponieważ po roku czasu, po pół roku, po półtora różnie, w zależności od zaangażowania, ten fanpage zaczyna na ciebie pracować sam. Ludzie sami się do ciebie odzywają. I naprawdę ostatnie dwa tygodnie to jest jakieś mistrzostwo świata i dużą robotę robi odebranie samochodu firmowego, jeżeli jakiś lider w twoim zespole odbierze samochód, udostępnia się to na Facebooku albo na Instagramie. Ludzie sami, którzy do tej pory byli w oporze albo się nie odzywali, nagle po roku potrafią pisać: Pani Mario, chciałabym się spotkać, chciałabym wiedzieć więcej informacji na temat Duo, chciałabym wprowadzić produkty Duo Life do swojej firmy, wstawić gablotę. No szok po prostu, co się dzieje w momencie, kiedy masz przez jakiś czas o tą markę osobistą, gdzie masz wrażenie, że w zasadzie nic się nie dzieje. To procentuje. Wszystko potrzebuje czasu, nawet roślina, jak ją wsadzisz, rzucisz ziarno, potrzebuje czasu, aż urośnie. I potrzebuje nawozu. Tak jest. Wody, odpowiedniej gleby, warunków sprzyjających. Co do planów jeszcze, no co, no teraz w lipcu minął rok, jak mam samochód służbowy, jeszcze tylko rok i będziemy wymieniać. No, proszę bardzo. Wiesz, przymierzam się do różnych, nie? Dobrze, bardzo dobrze. A wiem, jaki jest twój wymarzony. Wiem, pamiętam. Ja wiem, że ty wiesz. Okej, a powiedz mi, jaką wartość dzisiaj widzisz w tym biznesie? Teraz obecnie, jak go poznałaś, dotykasz, żyjesz z niego też, doświadczasz każdego dnia, że idziesz dalej. Co widzisz dzisiaj, że idziesz dalej, że chcesz więcej? Wiesz co,
wolność, niezależność, swobodę w podejmowaniu decyzji co do mojego własnego czasu. Ja jestem bardzo mocno tak osobowościowo osobą niezależną. Owszem, uwielbiam swoją pracę w sensie biznesu tradycyjnego, czyli mój gabinet kosmetologii estetycznej. Uwielbiam, jak mam zapisany kalendarz, po czym wstaję rano i widzę ten zapisany kalendarz i szlak mnie trafia, że mam zapisany tak bardzo kalendarz. Muszę tam być do tej 18:00, we wtorek jakoś tam jeszcze. Środa jest moim wolnym dniem, po prostu kocham środy. Czwartki też są takim moim wolniejszym dniem. Co się zmieniło dzięki Duo? Jak jeszcze z 2 lata temu w gabinecie pracowałam 6 dni w tygodniu. Teraz pracuję 2,5. Przy tych samych pieniądzach. Świadomy wybór. Świadomy wybór przy tych samych pieniądzach. Przewartościowałam sobie to, co muszę robić, co chcę robić, co robią wszyscy w mieście. Przecież ja nie muszę robić wszystkiego. Ja mogę robić to, w czym się specjalizuję i w czym jestem dobra. Tak? No tak. Nie muszę robić wszystkiego. I chodzi o to, żeby w życiu robić to, co się chce, a nie tylko ciągle pracować. Przecież życie to nie tylko robota. Tak. A kiedy o to masz tu chodzi pracę w tym sieciowym biznesie. Tak a kiedy naprawdę masz taką pracę, wiesz, w biznesie sieciowym jak dzisiaj, że wiesz, chodzi środa, moim budzikiem jest moja córka, przyszła do mnie do łóżka o 8:00, o 10:30 miałam spotkanie z potencjalnym klubowiczem zaproszonym przez moją liderkę, który dzisiaj stał się klubowiczem. Proszę uprzejmie. Później zakupy, gotowanie obiadu w domu, taki po prostu luz, tak? No właśnie. To jest coś, czego ja nie znałam w poprzednich latach. No właśnie. Kto by nie chciał takiego życia? Kto by nie chciał takiego życia, żeby móc naprawdę w pełni decydować o sobie, o swoim czasie, o tym, co robię, kiedy i jak? A jak się idzie na etat, czy biznes taki zwykły się prowadzi, niestety zajęci jesteśmy od rana do nocy. Wiesz, jeszcze mam porównanie, bo od momentu, kiedy skończyłam te wszystkie moje kolejne studia i podjęłam decyzję, że po roku pracy na etacie, że jednak ja chcę być na działalności gospodarczej, po prostu moja jakaś taka chyba potrzeba wolności podświadoma. Wiesz, ja mam kompletnie tego nieświadoma, mając 20 lat. Że ja na swoim etacie dostanę 21, a potem 25 dni urlopu, nie wiem ile teraz jest, bo nie wiem, że jak wykorzystam te 3 tygodnie urlopu, to ja cały rok nie mogę się nigdzie ruszyć. Mając dziecko, które mi się rozchoruje, albo muszę gdzieś wyjechać z rodzicami, którzy potrzebują jakiejś pomocy, ja muszę się gdzieś prosić o jakieś wolne. Nie, po prostu mój mózg tego nie ogarniał. Natomiast rozumiem osoby, które od 30 lat pracują na etacie i one dzisiaj stoją przed dylematem. Dobra, jestem w biznesie sieciowym, zarabiam, no ale ten etat to jest takie, wiesz, takie bezpieczeństwo, nie? Mm-hmm. Tylko, że to jest złudne bezpieczeństwo. Mój Boże, jakie bezpieczeństwo właśnie. Ja bym tu na ten temat długo mógł pogadać, jakie bezpieczeństwo. Kto ma bezpieczną pracę na etacie? Tak sobie tylko myśli. Ale ile znamy przypadków, że nie spodobała się za krótka spódniczka albo za długa, albo niepokazane kolano, albo jeszcze coś innego i już nie pracujesz. To nie jest ten czas, kiedy nasi rodzice po 30 lat pracowali w jednym zakładzie przy tej samej maszynie. Dzisiaj świat wygląda inaczej. Trzeba zrozumieć to, że jedyne dzisiaj pewne to zmiana. I trzeba się umieć do tego dostosować i uczyć się tego, odnaleźć się w tym życiu dzisiaj. To jest kluczowe. Nic się nie dzieje przez przypadek. Ja mam doświadczenie u siebie w domu, kiedy moja mama dokładnie po 31 lat pracy na tyle się rozchorowała, że była na świadczeniu rehabilitacyjnym, na zwolnieniu lekarskim, które osiągnęło w końcu 90 dni. I po 31 latach pracy ona zwolnienie z pracy dostała listem do domu. No. I tyle jesteśmy warci. Jak strzał, po prostu wiesz, mokrą szmatą, nie? Tak, tak. No. A życie wypruwamy i flaki. Tak. No właśnie, trzeba wziąć odpowiedzialność na siebie. Marysiu, dzięki ci wielkie. Cieszę się, że idziesz dalej, że chcesz zarażać też pozytywnie innych ludzi, że można w takiej dziedzinie jak twoja też być profesjonalistą, robić swoje, ale wybierać, ile ja czasu pracuję, z kim.
I być człowiekiem też wolnym, bo pokazujesz to ewidentnie. I kapitalnie mieliśmy też możliwość spotkać się nad morzem właśnie w wózce. Luz, no to przyjechała, przywiozła załącznik do przesłuchania, gdzieś tam pojechała znowu, jeszcze się spotkamy, pewnie nie raz. Ja swoim ekwipunkiem, ty swoim, super. Gratuluję i Marcinowi, i tobie za fantastyczne rezultaty, za decyzję prawdziwą i idziemy dalej zdobywać świat kapitalnie, że byliście dzisiaj z nami tak licznie, że słuchaliście tych informacji. Myślę, że wartość jest bezcenna tych historii. To wyobraźcie sobie, co będzie na takim evencie, o jakim mówił Marcin i Marysia w Gliwicach, gdzie będą takich historii naprawdę dziesiątki. Dzięki raz jeszcze, wszystkiego dobrego, miłego wieczoru i do zobaczenia, słuchajcie, 21-22 sierpnia 2021, a ci, którzy będą oglądać to nagranie po tym, no to będą tylko mogli zapytać tych, którzy im nagranie wysłali, jak było na tym evencie, czy było warto, czy nie było warto uczestniczyć i być. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, dzięki Marcin, dzięki Marysia. Cudne historie, życzę Wam wielu sukcesów wszystkim, którzy nas słuchali. Do dzieła, róbmy robotę, bądźmy ludźmi wolnymi. Dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy bardzo, dobranoc. Dzięki również za Wasze wszystkie komentarze tu na czacie. Teraz dopiero mogę swobodnie poczytać. A na tą wódeczkę Marcel nie ma sprawy, jak najbardziej. Ja też. Bezalkoholową. Polecam kupić kemping albo kampera. Można. A Marcin, co mówisz jeszcze? Czekaj, bo już... Czy też mogę się podłączyć na wódeczkę, czemu nie? Pasuje, no i gra muzyka. To do spotkania następnego. Tak jest. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Hej. Cześć. Dobranoc. Dobranoc.